Siemano, 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 za Kolików TV otwieram bardzo serdeczne drzwi do kolejnego materiału na totalnych dramaturgach, a dzisiaj wam zaprezentuję kolejne sipy w totalnej porażce, tak, jeszcze bardziej powalone niż poprzednio, tak jest, a pierwszym sipem, jaki wam pokażę, będzie Heather x Gwen. O tak, nie przysłyszeliście się, moi drodzy. Tutaj będzie dosyć ciekawie, ponieważ jak sami pamiętacie, Heather oraz Gwen były zawsze zaciętymi wrogami, były rywalkami, takimi, które nigdy się nie cierpiały już od pierwszego sezonu z tego powodu, ponieważ Heather chciał rozwalić związek Trenta i Gwen w bardzo chamski sposób, albo kradzież pamiętnika Gwen i czytanie go publicznie w konkursie talentów. Naprawdę, no Heather mocno podpadła Gwen, ja się wcale nawet Gwen nie dziwię, ponieważ raz, że wyciąganie prywaty, dwa, że chciała rozwalić jej związek. Naprawdę, Heather sobie mocno przegwizdała u Gwen i moim zdaniem shipowanie tej dwójki to jest po prostu kompletna paranoja. Już nawet nie patrzę na to, co się działo w całej wyspie totalnej porażki, bo naprawdę, no mówię, można byłoby wymieniać elementy, które powodowały, że one się nienawidzą. To się kumulowało bardzo, bardzo długi okres czasu. Ja nawet się nie dziwię, że one się kompletnie nienawidzą. Naprawdę, ja się nawet nie dziwię, że jedna z drugą siebie nienawidzą. To jest można powiedzieć taka relacja, nienawidzę cię, ale że muszę z tobą rywalizować, że to jakoś jeszcze ciebie zdzierżę. Mogę tak tobie więcej opisać relacje pomiędzy Gwen a Heather. To były dwie tego typu postaci, które zawsze potrafiły siebie nieźle pojechać, i to tak w dosłownym znaczeniu tego słowa. Jechały siebie dosyć mocno, chociaż wiadomo, Gwen nigdy nie zaczepia nikogo bez powodu, a jednak Heather zawsze przekraczała tą pewną granicę, jakby to można powiedzieć, komfortu drugiego człowieka, czyli próbowała na siłę wjechać niejednokrotnie komuś na ambicje, no i Gwen niestety padła tego ofiarą w pierwszym sezonie. W drugim sezonie wiadomo, no Gwen nie była zbyt długo, a że Heather już w drugim sezonie nie była antagonistką, tylko antagonistą był, powiedzmy, że niestety muszę powiedzieć, że w pierwszym połowie planu totalnej porażki antagonistą był Justin, potem wiadomo, że była Courtney, więc tutaj Heather była gdzieś tam z drugiej strony. Nawet było widać, że Heather jest bardziej nastawiona neutralnie do Gwen niż w pierwszym sezonie, było to widać. Obie były tak mniej więcej do siebie, można powiedzieć, neutralnie nastawione. Natomiast totalnie prace w trasie było widać, że już nie ma takiego zażartego konfliktu, jak to było wcześniej, ale nie było czegoś takiego, że jakoś mocno za sobą przepadały, więc tutaj ten ship nie ma dla mnie kompletnie sensu, a jeszcze patrząc na to, że one miałyby być wielkimi siapsiłami i w ogóle, jak to jest w tych shipach przedstawiane, że one by się wręcz wielbiły, kochały, no ja pierdolę, to nie ma kompletnie sensu, no patrzcie na to. Dwie postaci, które od samego początku czuły do siebie niesmak, miałyby wielbić się nad życie. Jest tu gdzieś sens? Ma to gdzieś sens? Bo szczerze ja tego sensu, powiem wam, no niestety nie widzę. Może jestem głupi, ale moim zdaniem to nie ma, jak najbardziej, nie ma to kompletnie żadnego sensu, naprawdę. Ship Gwen x Heather to jest po prostu totalne, można powiedzieć, do. Więc tutaj jakbym miał to ocenić tak rzetelnie, to dałbym naprawdę ocenę 1 na 10, bo mówię, tak jak jeszcze inne shipy poniekąd mogłyby do siebie pasować, jakby to zostało przedstawione jakimś cudem w kanonie, nawet w tym nowym kanonie, który się teraz tworzy przez Fresh TV. No to tutaj Gwen x Heather, no już na samym starcie spala na palewce, nie ma to kompletnie żadnego sensu, po prostu do choboka i zapomnieć, że coś takiego zostało w ogóle stworzone. Następnym shipem, moi drodzy, jest Dawn x Bridget, tak, Dawn x Bridget, zdziwieni pewnie. Chociaż też troszeczkę tutaj jestem w stanie zrozumieć, że się z jednego prostego względu. Bridget zawsze była miłą, przyjazną dziewczyną, nigdy nie była konfliktowa od pierwszego sezonu, zawsze starała się zawierać przyjaźnie, była pomocna, mimo że była fajtłapowata, to zawsze była pomocna, zawsze była miła i uprzejma,
I tak samo jak dom, kochała matkę ziemię, kochała przyrodę. Może nie do przesady, jak to było w przypadku dom, gdzie tylko patrzyła się na matkę ziemię, nic poza tym, ale widać było, że obie kochają przyrodę. To na pewno. I jakby ten ship widział, szczerze, moi drodzy, ten ship miałby jak najbardziej sens pod pewnym względem. A mianowicie, z tego względu, że obie dziewczyny mają bardzo łagodny charakter. Obie lubią przyrodę, to tu już jest punkt drugi, który już powtarzałem po raz tutaj trzeci i podkreślałem. A przede wszystkim mogę wam rzec, że może nawet by znalazły wspólne zainteresowania, kto to może tak naprawdę wiedzieć, no. Ja pewnie bym ich jakoś mocno nie shipował, bo Dawn jest postacią, która jest mocno taką zafiksowaną, wiecie, jest wręcz wyrwaną postacią z jakiegoś science fiction, z tego powodu, że no jest wzorowana postaci z Harry'ego Pottera, co już niejednokrotnie było powtarzane na tym kanale. Więc no, już niejednokrotnie na dramaturgach był też ten motyw z Dawn poruszany, że wiadomo, że ona jest wzorowana na postaci z Harry'ego Pottera, więc tutaj Ameryki ani koła na nowo nie odkryłem. Ale powiem wam, że byłby to dosyć intrygujący ship, jakby on był kanoniczny. Mówię, byłoby to coś ciekawego, bo myślę, że jakoś Bridget by, można powiedzieć, zrobiłaby coś takiego z Dawn, że stałaby się bardziej otwarta na ludzi, że nie patrzyłaby tylko, wiecie, w aurę, w sensie nie czyta tylko myśli ludzkich, tylko wiecie co, mogłaby być bardziej otwarta na ludzi. Natomiast Dawn, co by mogła zrobić dobrego dla Bridget z kolei? Szczerze wam powiem, że nie wiem. Mogłyby mieć różne wspólne tematy, na przykład o przyrodzie. Tak przykładowo. Myślę, że miałoby to jakikolwiek sens. Może brzmi to irracjonalnie i dosyć dziwne, co wam teraz przedstawiam, ale może by to miało sens, więc jakby ten się podcenił, może to nie jest jakaś wielka bomba wow i w ogóle, ale takie 6 na 10 mogę Bridget i Dawn dać. A teraz ludziska, ship numer 3. Uwaga, uwaga, werble proszę. Tyler x Ezekiel. Tak, byłem proszony o ten ship. Był wymieniony jeden z komentarzy. I powiem wam, co ja na ten temat sądzę. Ja pierdzielę. Tyler, atletyczna dusza, który jest pierdołą, który był w związku z Lindsay, która nawet nie pamiętała jego imienia i szczególnie to było widoczne w trzecim sezonie, gdzie kompletnie no, nie wiedziała, że nie zapowiada, ale to istnieje Tylera. Plus Ezekiel, który jest seksistowski i oni mieliby być, powiedzmy, przyjaciółmi. Ja pierdolę. Ludzie, jesteście nienormalni, XD. Naprawdę. To co się teraz objawia, można powiedzieć, jeśli chodzi o shipy, to jest, no nie wiem, no ludzkie pojęcie przechodzi, nie wiem jak to nawet opisać, to jest po prostu dla mnie makabra, patrząc na to, że Ezekiel jest seksistą typowym, który wręcz gardzi kobietami, no opryskliwe rzeczy mówi w stosunku do kobiet w pierwszym sezonie, powiadomo, potem przestał, ale jednak nadal to jakoś, nie wiem, wpada w pamięć i nadal się o tym pamięta. Plus Tyler tu jest fajtłapą i nawet jego własna dziewczyna nie pamięta, jak on sam ma na imię. Wow. Ludzie, to jest dopiero, kurde, combo podwójne i takie dosyć solidne. Wiecie, co ja na ten temat sądzę? Po prostu wielka makabra, naprawdę. Nie wiem, czy miałoby to jak najmniejszy sens, ponieważ no, te postacie są wyrwane z dwóch różnych tak naprawdę światów. Tyler raz, że jest postacią miłą i sympatyczną na swój sposób, mimo że ma słabe cechy charakteru typu fajtłapowatość, czy no nie wiem, strach przed kurczakami, gdzie to zostało ujawnione w odcinku Czynnik Fobii, siódmy odcinek pierwszego sezonu, totalnej porażki. I mamy Ezekiela, który za wszelką cenę chciał udowodnić, że jest kimś, a tak naprawdę no wychodzi na tego frajera. Jak ja mam na ten film patrzeć, jakby do czegoś doszło ciekawszego? Nie wiem, do przyjaźni.
Nie wiem, ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić. Po prostu istna makabra. Ja pierdolę, więc tutaj ten sim dostaje ode mnie ocenę. Przepraszam bardzo, ale 1 na 10. Niestety, muszę was tutaj przeprosić. I ostatni sim na ten odcinek. Chris X Lary. Tak, nie przesłyszeliście się. Pamiętacie tą roślinkę Larego, która była zmutowana w zemście wyspy? Którą Chris 3 lata wcześniej porzucił wśród toksycznych odpadów na wyspie i ona zmutowała właśnie ta roślina? Tak, jak mogliście zobaczyć nawet w Plejadzie Gwiazd, było widać, że dzieci Larego, albo nie wiem, no dobra, dzieci Larego, dobrze to chyba nawet nazwałem, miały kształt liści na podobiznę Chrisa. Dosłownie, naprawdę, tak to zrobiono. W reality show takie coś jest możliwe, naprawdę totalna porażka w Plejadzie Gwiazd też ładnie z tym realizmem odleciała, że no wiadomo jak to się działo, że już nic to nie miało wspólnego z pierwszymi sezonami pod względem realizmu, ale się tego nie czepiam, bo to jest tylko kreskówka, umówmy się, ale było widać, że Lary i Chris, nie wiem, w związku byli? Bo wiadomo, że już teraz mówimy o Lary w rodzaju żeńskim, że jest kobietą, dziewczyną. Ale naprawdę, ten ship jest, można powiedzieć, że kanoniczny, bo z jednego prostego powodu. Dlaczego roślinki Larego miały podobiznę Chrisa? To jest dobre pytanie. Ja po dziś dzień tego nie rozumiem. Mimo, że już Plejada Gwiazd ma tyle lat na karku, 7 lat od premiery tego sezonu w Polsce minęło, 8 lat w Ameryce. Po dziś dzień tego nie ogarniam. Ale szczerze, było widać, że w Zemście Wyspy, nawet w odcinku 12, jak dobrze pamiętam, czy tam 11, było nam pokazane, znaczy 12, dobrze mówię, odcinek Zaczarowany Las, było nam nawet pokazane, że tutaj darzyli się Lary i Chris dużą, dużą ilością czułości. I Lary został porzucony przez Chrisa na wyspie, gdzie potem sprowadzono toksyczne odpady przez firmę utylizującą tudzież materiały tego typu. No i wiadomo co się z Larym stało, zmutował i potem był, wiadomo, był muchołówką amerykańską, czyli był rośliną, która je mięso, więc praktycznie mógł zjeść dorosłego człowieka praktycznie na jednego kęsa pod postacią zmutowanej rośliny, więc naprawdę, Chris ma, nie powiem co, Chris ma fajne upodobania, jeśli chodzi o dobieranie przyjaciół. Roślinka muchołówka amerykańska, która jest jeszcze mięsożerna, w dodatku mogłaby mu, za przeproszenie, rękę ujebać, zjeść. Naprawdę, Chris, jesteś pojebany. No, powiem wam, dowalony ship, podoba mi się, ale no niestety tutaj powiedzmy sobie szczerze, miałem ten ship proponowany, za co bardzo dziękuję, ale nie, dzięki. Ale tak czy siak wiadomo, że to jest ship canon, można tak to nazwać, więc jakby ten ship ocenił? Chory ship, ale chore shipy też mogą być dobrymi shipami, więc tutaj wyjątkowo dam ocenę 7 na 10. A teraz do was pytanie, ludziska. Jakie wy macie ulubione shipy z totalnej porażki, takie mocno interesujące bądź porąbane? Napiszcie mi w komentarzu, ja chętnie nawet zrobię materiał o waszych shipach, bo planuję tą serię troszeczkę jeszcze na totalnych dramaturgach pociągnąć, bo widzę, że wam się to nawet spodobało, więc tutaj u zakolników pozdrawiam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny materiał na totalnych dramaturgach. Do zobaczenia i cześć! Na razie.